Pierwotnie ten świat miał nazywać się światem mechaników i miał być znacznie dłuższy, aczkolwiek twórcy z tego zrezygnowali. We wcześniejszych wersjach gry w tym świecie wykorzystywano muzykę z Peacekeepers. Jestem z powrotem. Trzeba było na szybkości odwiedzić toaletę, jakkolwiek to nie brzmi. I słuchajcie, lecimy z koksem. Gnork Cove. Let's go. Tu na dole będzie japońska nazwa i zaczynamy wielki finał. Będziemy tylko po trochę klejnotów zgarniać, dlatego że... W niewydanym prototypie z czerwca 1998 roku nazwa tego poziomu została zmieniona na Twilight Harbor. Kiedyś w tym poziomie, w którejś wersji prototypowej, znajdował się tu trzeci smok, jednakże po uratowaniu go znikał, więc nie wiadomo, co trzeci smok miałby tutaj do powiedzenia. W zasadzie to nie wiemy nic na temat tego smoka, ani jak się nazywa, ani co miałby mądrego lub niemądrego do przekazania. Tak jest ten świat skonstruowany, że tylko trochę będziemy mogli sobie poogarniać klejnotów, no nie? No, ten poziom już ma taki soundtrack brzmiący do Spyro 2, bardzo do Hurricanes jest podobny ten soundtrack. Nie powiecie mi, że nie. Takie podobne brzmienie jest. Poziomem nie pamiętam, jakie mam, prawdę mówiąc, wspomnienia. Wydaje mi się, że nie sprawiał mi on jakiegoś problemu. A nie, jest jedna sekcja, która mi sprawiała problem. Jest jedna sekcja. Oj, jest. Oj, tak, byczku. W ogóle śmieszne jest to, że ci gnorkowie w samych bokserkach są, nie? Że oni nic pod spodem nie... Znaczy, dobra, okej. Dobrze, że mają te bokserki. Gorzej byłoby, gdyby nic tam pod spodem nie było. Mówię to nie ironicznie teraz, to byłoby chyba najgorsze, co mogłoby być. Ale to nawet nie miałoby nawet... To nawet nie miałoby racji bytu, prawdę mówiąc. Bo umówmy się, to jest gra dla dzieci. Twórcy do czegoś takiego by, kurde, nie dopuścili, żeby... postać nie miała bokserek? Co? W ogóle jaki ja temat poruszam? Latif. Keep up the good work, Spyro. I expect Nasty's really starting to worry about you. I'd be shaking in my Nork boots if I were him. Smoki zaczynają trochę bardziej doceniać Spyro. No. Tak więc jestem z powrotem. Smoki zaczęły nas trochę bardziej doceniać, nie wiem czy zauważyliście. Wcześniej to oni tak trochę w pogardliwy sposób się o nas trochę... Znaczy dobra. Nie przesadzajmy. Nie w pogardliwe, ale bardziej sobie jaja z nas robiły. Na zasadzie, że... Co? Ty? Ty jesteś ten, który pokona Nastiego Norka? No nie, kurwa. Jestem ten drugi, nie? Jest jakiś jeszcze inny mały fioletowy smok? No właśnie, nie? Więc dlatego te smoki teraz zaczęły nas bardziej doceniać, bo zauważyły, że nawet jeżeli oni są tacy potężni, no to przykro mi, ale oni nie znaleźli sposobu, jak pokonać Nastiego Norka. Albo lata temu go pokonali, a teraz po prostu dali mu się złapać jak takie, kurde, osły, nie? Na szczęście z pomocą przychodzi Spyro. Bez niego to ta gra jakby, no nie miałaby sensu, nie oszukujmy się. 92%. Trzeba tak trochę to skontrolować, nie? Z tymi bombami był delikatny problem, kiedyś miałem za dzieciaka. To mogę przyznać. I to, że czasami nie potrafiłem zsynchronizować z tym gościem rzucającym beczki, z tym gnorkiem. No i często kończyło się to utratą życia, no nie? W bardzo głupi i nieprzemyślany sposób swoją drogą. Ale no, za dzieciaka się popełniało różne błądy. Ważne, żeby z tych błądów lekcje wyciągać. Let's go.
26 życie, no to trochę jest więcej niż mieliśmy. Zdecydowanie więcej. Niezgadne będzie thank you for releasing me, Tomasz! Wow! I never thought I'd be rescued, especially by such a little dragon. What I mean is, I always believed in you, Spyro! You gotta believe! Okej! Nie było, co prawda, thank you for releasing me, ale... Ale był fajny komunikat. Bardzo, bardzo mi się podobało to. Smok teraz zaplusował u mnie. Tu chyba też było życie, nie? W którymś z tych korytarzy. Bo jeśli tak, no to nie będę potrzebował tej. Nie, nawet nie da się wycelować w tę skrzynkę, więc potrzebuję klucza, niestety. Niestety! Wkładaj klucz do dziurki i dawaj klejnoty. Dawaj klejnoty me, klejnoty me, klejnoty me. A 352, super, fajny wynik. Yeah! Mamy pięknie zrobiony poziom na 100%, więc możemy stąd teraz już legalnym exitem wyjść. Treasure found. I teraz następny poziom. Gnork Cove zrobione na 100%. Twilight Harbor. O właśnie, następny poziom. Też całkiem w porządku. Zresztą bardzo ładnie podoba mi się wejście do tego portalu. Tak więc, let's go! Tu na dole będzie japońska nazwa, o ile jakakolwiek jest. W prototypie z czerwca 1998 roku ten poziom miał nazywać się Gnork Cove i wykorzystywał on muzykę ze Stone Hill. Dodatkowo w tym poziomie był brak jakichkolwiek efektów dźwiękowych, nie wspominając o tym, iż nie da się go zrobić na 100% ze względu na to, że twórcy nie dodali jeszcze wszystkich klejnotów, przez co ilość ich zamiast się zwiększać, to się zmniejsza. 11025. A, pamiętam ten poziom, ojej. Ten poziom ogólnie jest w porządku, ale strasznie pamiętam, że nie lubiłem tych gnorków, co gnatem tak wywijały. Tym gnatem maszynowym. Strasznie denerwujące oni byli. Ale po latach wydaje mi się, że to nie jest aż takie
Znowu słabe. A ci byli też wkurzający. Daj mi szczura. Muszę się nakarmić. Kosmos! Thank you for releasing me. Bardzo dużo powiedział. Powiedział, co wiedział. Może wyrażę to w ten sposób. Po prostu powiedział, co wiedział. Chyba gdzieś było jeszcze jedno życie. Tak mi się wydaje. A jak nie tutaj, to wyżej będzie to życie. No właśnie, dobrze pamiętałem. Litus, Cassidy. Be on the lookout for Nort Commando, Spyro. They better be on the lookout for me. Super Charles oczywiście jak zwykle się musiał zbagować. I teraz lecimy do góry. Najpierw górą się zajmujemy, a potem dołem. Bo jesteśmy górą, a nie dołem. Nie jesteśmy jak Tiger Bonzo, który jest wiecznie dołem. Ukryte życie. Tu niestety jest pustka. Kurde, ale gdyby było takie podwójne ukryte życie, to byłoby coś pięknego, muszę przyznać. A 400 mamy tylko do ogarnięcia klejnotów. Dobra, czyli w zasadzie już mamy połowę poziomu ogarniętą. Dobra, teraz tutaj pozostaje nam przejść. Tu żadnego, niczego po boku nie ma. Lepiej mieć Sparksa w razie co na fulla naładowanego. Lepiej się cofnę do szczurków. Właśnie ta sekcja sprawiała mi największy problem za młodu. Właśnie tutaj były problemy, no nie? Ale teraz to jest do ogarnięcia. Po prostu trzeba to z głową robić, a nie na pałę przechodzić poziom. Przecież się nigdzie nie śpieszymy. Czy nas coś goni? Wszystko. Tarabosik nam został. Bo tutaj już żadnego poziomu lotniczego nie ma, tak by the way. Wszystkie poziomy lotnicze mamy zrobione w grze, tak więc to też już mamy za sobą.
No i wszystkie klejnoty stąd mamy zebrane. Dobra. Nasty Nork, proszę państwa, mamy konfrontację z bossem, ostatnim bossem w grze. Oryginalnie poziom ten miał nazywać się Nasty Place i miała tu lecieć muzyka Artisans z jakiegoś powodu. Dodatkowo oryginalnie ucieczka Nastiego miała być zdziebko trudniejsza niż finalnie, bo miał on używać różnych skrótów, które sprawiłyby, że ciężko byłoby jego dogonić. To będzie konfrontacja pełna złości, bólu i wszystkiego naraz. To mogę wam zagwarantować. To jest jeden naprawdę z najtrudniejszych bossów z całego Spyro 1, nie? Autentycznie. To jest najtrudniejszy boss. Ale najpierw posłuchajmy sobie muzyki, która tutaj nam będzie towarzyszyć. I przy okazji musimy teraz tych gnojków ścigać, bo oni mają klucze. Dobra, mamy go. No spokojnie, nic nas tutaj nie goni. Zbierzemy co nasze. Elegancko, możemy się cofnąć. Chodź tu, gnoju. Teraz cię dogonimy. Nie uciekaj. Halo. A bo w sumie dobra, uciekaj. Ja sobie na spokojnie klejnoty zbiorę. Potem cię capnę. No, teraz będziemy go drugi raz ścigać, tak więc jako, że on będzie robił tylko jedno wielkie kółko, to widzimy się za niedługo. Patrz, jak dostał w dupsko. Czemu mu taki damage straszny zadali, straszliwy wręcz. Ej, to chamskie było. Dobra, mamy to. Dobra, to był właśnie Nasty Nork, moi drodzy. Sorry, I took so long. I kind of forgot about you. What about Gnasty Gnork? Nasty Nork? Is toast. So now there's order again in the Dragon Kingdom? Well, mostly. I've still got some treasure to pick up. What will you do next? I'd say the sky's the limit. No. Tak, tak więc Spyro udzielał wywiadu w Stonehill. No. Spyro udzielał wywiadu w Stonehill. Tak więc, jak widzicie, tak to właśnie wygląda, że Nasty Nork dostał w pierdol. Nawet ostatni boss, nawet ostatni boss jest żałośnie łatwym gnojkiem. I to jest straszne, powiem szczerze. Bo tutaj naprawdę nie ma bossów, tu są tylko przeciwnicy.
No ale jak widzicie, teraz sobie lecą napisy końcowe. Będzie mój ulubiony napis na koniec tych napisów, więc sobie poczekamy. Ja za ten czas się spytam was, jak wam się oglądało ten let's play. W sensie, mamy jeszcze jedną bonusową rzecz do zrobienia, żeby było takie pełne 120% i najlepsze zakończenie z możliwych. Ale chcę się was tak na samym starcie spytać, jak wam się ogląda lub oglądało ten let's play. Czy widzicie jakąś różnicę między mną sprzed 8 lat, a mną teraz? Ja widzę, że uważam, że troszeczkę lepiej mi się komentuje teraz. Jestem bardziej otwarty. No jedyne co, no to oczywiście, kurde, moje przekleństwo od założenia tego kanału to jest właśnie to, że ciągle klnę. Charles Zambiras, on się chyba tak nazywał. Dragon Voices, Clancy Brown. Widzicie, Clancy Brown tutaj był. Bardzo znana postać w uniwersum Crasha też. Clancy Brown. Ale tak, mówię, wydaje mi się, że w sposób ciekawy, informatywny udało mi się poprowadzić ten Carlos... A, Carlos A coś tam. To był dialog tego. To był voice actor Spyro. No mówię, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem ten let's play. Tak szczerze. Mam taką nadzieję, że przyjemnie wam się go oglądało. No i co? Ja jestem dumny. Ja jestem dumny. Zrobiłem to w 2 dni. W 2 dni Spyro 1 nagrałem w całości. O! To jest mój ulubiony tekst. Gnorkowie tak, ale nie owce. Żadna owca nie ucierpiała podczas produkcji tej gry. Gnorkowie tak, ale nie owce. To jest najlepszy tekst w serii Spyro. I teraz punkt kulminacyjny. Teraz trzeba się wsłuchać w ten dialog, bo jest bardzo ważny. Magnus. Nasty's ancient history now. So, what's in there? I believe this is Nasty's treasure hoard. But the gate will not open until you have found everything in the Dragon Kingdom. Come back when you have reached 100%. Tak. Jeżeli nie będziecie mieli teraz 100% i niczego pozbieranego i będziecie mieli sporo braków, to będziecie musieli się cofnąć, gdyż ostatni poziom Nasty Lot się wam nie odblokuje. I do tego poziomu teraz będziemy zmierzać. Tu na dole będzie japońska nazwa. I to jest ostatni poziom w Spyro 1. W niewydanym prototypie z czerwca 1998 roku ten poziom z jakiegoś powodu nazywa się Boss. Mimo że bossa tutaj nie ma i wykorzystywał on muzykę z Dark Hollow. Dodatkowo jeszcze poziom ten nie posiadał kluczy, a więc było łatwo zdobyć klejnoty i przysłowiowo wyjść po angielsku z poziomu lub po prostu po naszemu, spierdolić stąd i to prędko. Tak, musiałem się na chwilę wyciszyć, bo chciałem, żebyście se na spokojnie posłuchali tego soundtracku. No i mamy tutaj złodziejaszków kluczy. Więc będziemy od nich teraz klucze podpierdzielać. Bo oni podpierdzieli od nas. I mamy 103% już. Fajnie, nie? To jest bardzo dla mnie nostalgiczny poziom, aczkolwiek jest jedna sekcja, która mnie drażniła bardzo w tym poziomie. Ja ją pokażę, bo no trzeba będzie ją pokazać. Nie ma wyboru innego. Znaczy nie ma wyjścia, chciałem to powiedzieć, ale wybór też.
No tutaj bardzo łatwo można zrobić 120%. Jak my już mamy 104 na przykład. I to jest w ogóle śmieszne, bo pierwsza gra Spyro ma już tak naprawdę ponad 100% do zdobycia. Spyro 2 tylko 100%, a Spyro 3 117. I nie pamiętam, czy była jeszcze jakaś później gra Spyro, która miała większy jakkolwiek progres? No, 105, tak jak Crash 3. Nie pamiętam, czy była jeszcze jakaś inna gra Spyro, która przewyższyła licznik procentów. Ale możecie również opowiedzieć o waszych wspomnieniach z tego poziomu. Bo myślę, że jakieś na pewno macie. Może też mieliście kiedyś... Przy okazji klejnoty zbierzemy, bo są tam. O właśnie tutaj 106. Tak, co jakiś czas będę tak sprawdzał sobie. Tu ogólnie mamy 2000 klejnotów do zebrania, tak więc też jest sporo, ale wierzcie mi, jest to wykonalne, to nie jest niewykonalne. Gonimy teraz tego śmierdziela. No, to było szybkie. Siedem. Chodź tu. Chodź tutaj, tutaj, taś, taś, taś. Ja cię zadorwę. I będziesz płakał. Chodź tu. Chodź tutaj. Mówiłem, że go dorwę. Prędzej czy później. I tutaj jeden klejnocik. Wow, dla jednego klejnotu tutaj przyleciałem. Och, jak pięknie, 107%, o, normalnie. O, i teraz będzie ta sekcja. Gdzie się rozsypali klejnoty dla jego? I teraz stąd się wybijemy i polecimy do miejsca, które mnie bardzo denerwuje. W sensie ciężko jest się tutaj dostać do tego miejsca, ale... Właśnie tam.
Tam zawsze miałem problemy z dostaniem się, ale teraz nie będzie żadnego problemu. Za pierwszym razem wejdzie. Yeah! 111. I proszę bardzo, portret Nastiego. To 17%, prawie jak Spyro 3, nie? I 119, i teraz uwaga, moi drodzy, punkt kulminacyjny. Jesteście gotowi? ...120%, mamy wszystko. Cała gra zaliczona na 120%, a to wielki i potężny Nasty Nork, który dostał w dupę od małego smoka. Wstyd, kurwa, wstyd. Właśnie w ten sposób przeszliśmy Spyro 1 na 120%. Spyro the Dragon, you've defeated Ganasty Ganork, collected the dragon eggs, saved all the dragons and recovered every bit of treasure in the Dragon Kingdom. How do you feel? I feel fired up, Bob. And I'm happy for the dragon world, of course. I certainly wouldn't want to spend the rest of my dragon days butting heads with Nasty Nork and his weird minions. What's a minion? Never mind. You know what they say. For every good battle, you need a good adversary. And I felt that Nasty, in spite of his misguided nature, was a worthy opponent. Uh-oh. Here we go again! No niestety, here we go again, Spyro. Taka jest rola bohatera. Cóż ci mogę więcej powiedzieć? Ojejku. Następne napisy końcowe. Ale to już są takie końcowe, bo już nic innego nie odblokowaliśmy. To właśnie było dobre zakończenie Spyro the Dragon. Spyro 1. Tak więc, raz jeszcze się powtórzę. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię, że wam się ona podobała. Możecie sobie nawet porównać to z serią sprzed 8 lat. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału po więcej, zostawienia dzwoneczka, by otrzymywać powiadomienia o innych tam moich seriach czy innych tam filmach, jakie sobie wrzucam. Zapoznajcie się z moimi socjalami, linki są pozostawione w opisie, gdyż tam jestem też dosyć aktywny. Możecie zostawić łapkę w górę, jak wam się odcinki spodobały, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. I tyle. Już nie będę tego powtarzał więcej w tej serii. Jak widzicie, tutaj również Universal brało swój udział w powstawaniu tej gry. Mark Cerny również dołożył swoją cegiełkę, by Spyro 1 powstał. Tak więc, brawa dla niego! I dla całego zespołu Insomniac, łącznie ze Stewardem Copelandem, który stworzył ten wspaniały soundtrack, no nie? Ale no cóż, moi drodzy, wszystko co dobre kiedyś się kończy, no nie? Tak mogę powiedzieć, że ta seria dobiegła końca w ten sposób. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie dość, że wczoraj zaczęliśmy tę serię, to dzisiaj już ją mamy skończoną. Naprawdę, bardzo szybko to idzie. I od razu wyprzedzę Carlos Alazaro Quay. Nie wiem, nie doczytałem, tam nie wiem jak to się czyta. Wyprzedzę od razu pytania, nie będzie remake'u Spyro 3, remastera, let's play'a, ponieważ uważam, że oryginał wyszedł bardzo fajnie. Lubię do niego wracać nawet często. Tak samo jak nie będzie remastera Reignited Trilogy, bo te serie jako tako mi też wyszły na kanale, przynajmniej ja tak uważam. I tyle. Proszę bardzo. Jacques. I wracamy do domu, moi drodzy. A tym domem jest Artisans. Możemy sobie tutaj dobić do 49 życia, albo do 50. Dokładnie tak, moi drodzy. Wróciliśmy do początku.
Tylko że teraz już mamy wszystko ogarnięte, już tu tak naprawdę nie opłaca się nic robić. Bo to co mieliśmy zrobić, już zrobiliśmy. No powiem szczerze, że kurde, to była piękna przygoda. Zawsze tak mam, jak kończę Spyro 1 czy 2, że jakoś tak smutno się wewnętrznie robi już. Może zrobiłeś wszystko tak na dobrą sprawę, nic cię już tak naprawdę nie trzyma, żeby dalej grać. No to jest niestety smutna prawda. Bo co mnie teraz może trzymać? Co, że... Mogę co jedynie sobie zrobić ten swój challenge odnośnie 50 żyć. I wejdę może do Stonehill na szybkości i dobiję te kule magnetyczne. No i tak naprawdę kończymy. Wszystko co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy tutaj. Już nie ma nic tutaj więcej do roboty. 14 tysięcy skarbu. Czajcie to? 14 tysięcy skarbów mamy. Klejnotów. Jakie to jest kurwa piękne. Jakie to jest naprawdę piękne. Zrobiliśmy to, naprawdę. Zrobiliśmy to. A przyznam szczerze, że miałem obawy, że ja się rozleniwię i nie będę chciał skończyć Spyro 1. Ale okazuje się, że jednak się udało. Jeszcze jedna kula magnetyczna. Gdzie ona jest? Ten złodziejaszek będzie miał. Wychodzimy stąd. 50 żyć. To jest właśnie ten wynik, który zakończa ten remaster Let's Play. Tak więc moi drodzy, ja już nie będę przedłużał. Z mojej strony to by było na tyle. Podejdźmy do jakiegoś, do jakiejś pierwszej lepszej platformy. Save game. I ja już się z wami żegnam. Życzę wam udanych wakacji, póki jeszcze one są. Bo już naprawdę niedługo wrzesień i... Po wrześniu zaczynamy okres jesienny, będzie koniec lata, tak więc skorzystajcie jeszcze z tego lata, póki ono jest. A ja tutaj się z wami chciałbym już oficjalnie pożegnać. Dziękuję za uwagę, już nie będę się powtarzał więcej. Na razie, trzymajcie się i do następnego razu, elo!